To dobrze. Dziwnie się zachowujesz. Kto to mówi? Dobra, nie marnujmy czasu. Andrew kontynuuje ciachanie waszych rodziców. Nawiasem mówiąc, skręca cię w żołądku. Kurwa, co się dzieje z Layli? Więc co teraz z tym zrobimy? Wszystkiego się pozbędziemy. No raczej, ale jak? Użyjemy tego, co jest w domu. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, czego możemy użyć. Dzisiaj, moi drodzy, będziecie mieć dłuższy odcinek definitywnie. Ale dobrze, to już mniej więcej kojarzę, co trzeba zrobić. No i przepraszam was za ten pierwszy dialog, który ominęliśmy. Nie wiem, co tam było napisane. Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj rozpalmy. Między przez oczami, ale rozpala ogień. No patrz, nic się nie dzieje. Kurna, poczekaj chwilę, to nie zadziała, ale za to zgłodniałam. Zostawmy to tak na chwilę. Dobra, idziemy zrobić smoothie. Dobra, no i proszę po problemie. Jestem serio zaskoczony, że nie kazałeś mi tego wypić. Co? Chcesz jakąś chorobę? Oczywiście, że nie kazałbym ci pić surowego mięsa. Naprawdę myślisz, że jestem aż tak tempa? Ja tak nie myślę, ja o tym wiem. Zamknij się. Ten tempak właśnie wylał swoich rodziców z lewu. Dobre. To było mądre. Jak na tempaka. Exactly. Dobra, i teraz było trzeba zrobić zupę, tak? Tak. O, wiem, ugotujmy z nich zupę. Dorzuć trochę warzywek, trochę przypraw, a resztę wywalimy do śmieci. Jaką resztę? A jak myślisz, głodna jestem. Rób co chcesz. A z czego się robiło tą zupę? Tam leży książka, idź się i dowiedz. Przepraszam, że oczekiwałem od ciebie pomocy. Mięso, ziemniaki, marchew i cebulka. Wszystko kroisz i wrzucasz do garnka. No i proszę, dziękuję. Wiedziałem, że to pamiętasz, kujonie. Nie ma za co. Dobra. Idziemy szybko. Ja wiem, że gadam i czytam to już w miarę, tak wiecie, blablabla, ale staram się też, żeby ten odcinek nie trwał 2 godziny. Bo chciałem już dzisiaj to skończyć. I to nawet nie chodzi o to, że mi się ta gra nie podoba, tylko no już potem nie będę ją nawet na co w sumie. Nie będę... Wyczaszki, co? A, dobrze, że oskurowaliśmy to. Dobra, nieważne. Co zrobimy z twarzami? Nie wiem, może wrzucimy do kominka. A co z czaszkami? Potem coś z nimi zrobimy. Z nimi i resztą kości. To już ziemniaki, cebulę i marchew. Dobra, czyli szybko twarze. Chciałbym dzisiaj skończyć, bo już nawet nie będę miał co nagrywać z tej gry. No popatrz, o wiele lepsze od twojej. Teraz, czy jeszcze czymś mieliśmy się zająć? Zupa się gotuje. To będzie śmieszne. No właśnie. Kolacja gotowa. Ja też jem? Oczywiście. To raczej ostatnia gotowana kolacja. Pewnie ta. Dokładnie, a teraz powiedz... Niespodziewane. No i jak? Smakowało? Dobre. Tylko dobre? No, jest lepsze niż ostatnio, ale... Czemu jesteś taki wybredny? Słucho smakuje. Chyba rozgotowałaś. Mama była suchą osobą. To jej wina. Poza tym, jakim cudem to może być suche? To jest zupa. Nie, mama byłaby bardziej słona. To jest po prostu suche i bez smaku. Według mnie marnotrawstwo składników na 10. Nie zjadłbym podobnie. Nie zjadłbym podobnie, przepraszam. Natychmiast cofniesz te słowa. Stoję nad garami w kuchni, a ty mi tak dziękujesz? Przepraszam, ale po prostu nie umiesz gotować. Nie wybaczam ci. Dupek, następnym razem będziesz jadł gówno. No, to jedzenie smakuje jak gówno. Tylko żartuję. Nie jest w sumie takie złe. Jest przepyszne. Tak, tak, jest tak pyszne, że mój prymitywny mózg nie może tego zrozumieć. Lepiej? Dokładnie. Twoje danie przewyższa moje umiejętności pojmowania smaku. Dokładnie. Doświadczenie kulinarne nie z tego świata, którego śmiertelnicy jak ja nie potrafią nawet właściwie smakować. Ponieważ moje kubki smakowe nie są rozwinięte na tyle, aby wyczuć wszystkie subtelności. Zaprawdę, kiedy powiedziałem marnowanie składników, chodziło mi o to, że karmienie mnie tym to strata czasu. Żywność takiej jakości powinna być dawana królom, nie bogom. To jest to. Następnym razem napiszę ci jeden z tych gównianych wierszy o twoim jedzeniu. O Boże. I oto błagam cię, przyjdź na ucztę i niech twoje oczy na nią zobaczą. A, jeszcze możesz zjeść jedzenie.
Aby ukoić twoją zmęczoną duszę, został uważony wywar, który cię przerazi. Na jej palcu musi być magia wskazówek, jak ugotować taką rozkosz. A jednak mięso jest bardziej suche niż jej usta. Kwadrans po północy. Czy powinnam kupić pomadkę? A mięso nie jest suche, cholera jasna, jest idealne. Dobra, ludzi się trudno gotuje. Następnym razem mi wyjdzie. Niby jakim następnym razem? A, no dobra, czyli chyba z mięsem sobie poradziliśmy jak mogliśmy. Ale coś trzeba jeszcze zrobić z tymi kośćmi. Najpierw to ja muszę się pozbyć tej zupy. A ja posprzątam kuchnię. Ej, ten ending mi się znacznie lepiej podoba. Nic się nie stanie, jak po prostu wywalę to do śmieci na zewnątrz, nie? Chyba nie. Nie przejmuj się, nikt nic nie będzie podejrzewał. Po prostu wyrzuć to jak normalne resztki, każdy tak robi. Do kogo ty gadasz? Ach, dobra, w sumie to byś i tak miała wywalone. No właśnie, mam. Mam. Dobra, rodzice wywaleni. Jeszcze tylko Andrew. Muszę coś zrobić z tymi kośćmi. Na razie je pozbieram, zanim aż je pogubię. No właśnie. To wiem, kości się spaliły, znaczy mięso się spaliło, kości jeszcze nie. Tu jeszcze czachy nam zostały. Więc co z czaszkami? Możemy je wrzucić do morza razem z innymi kośćmi. Więc tyle z kompletnego zniknięcia? To po co robić mi całą resztę? Cicho bądź, dopóki pozbędziemy się z zębu, wszystko powinno być dobrze. Czemu tak myślisz? No bo chyba nie da się określić tożsamości czaszki bez zębów. Chyba? Super! Wybacz mi, moja droga, ale jegomość nigdy nie musiał pozbywać się ciała. Mam nadzieję, że nie da się rozpoznać ciała po samych kościach. Czy kości unoszą się na wodzie? Tak jak takie patyki? Znajdę coś, żeby je obciążyć. Dobra, najpierw to. Tu się nic nie zmieniło. Ale naprawdę, ten ending jest 100 razy lepszy. Nie warto było poddawać się rodzicom. Kamyczki. I gitara. Już mamy 45 minut odcinka. Więc wrzucamy gdzieś zęby, wrzucimy kamienie do worka z kośćmi i po problemie. No dokładnie, spuszczamy. Dobra. Nareszcie, tylko teraz trzeba wyczyścić piwnicę. Musimy? No raczej. Po co? Potem i tak kogoś jeszcze ofiarujemy. Czemu tutaj? No bo chyba będziemy tu żyli. Wystarczy płacić ich rachunki i takie tam. Chciałbym, ale pewnego dnia pomyślał, dawno nie widziałem pani Grace w pracy. Więc ją wyleją, co z tego? Raczej nie będą ich tak bardzo, nie będzie ich tak bardzo obchodziło, żeby zaraz iść z tym na policję. Poza tym zaznajomili się z sąsiadami. Zobaczył, że dawno ich nie było, mimo że na drzwiach jest dalej ich nazwisko. No to pokręcimy trochę, ponieważ powiemy, że pilnujemy domu naszych rodziców i tyle. Słuchaj, nie każdy ma tak wyjebane jak ty. Mają przyjaciół, bla 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 bla. Dobra, no tutaj gada o tym. Będziemy nowymi panami Gravesami. Przykro mi, Ashley. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Dobra, posprzątajmy tą piwnicę. Chciałbym powiedzieć tablicę. Ale nie, to jest piwnica. Potrzebuję mopa. Ten mop jest za wielki, znajdźmy inny. Tu, tutaj mop. Pyk, pyk. Jakoś tak jak robiłem to na faście, to szybciej mi szło i lepiej. Nic nie ominąłem wtedy, a teraz zrobiłem kółko wręcz. Na świeczki odkładamy. Pyk, odłożone, możemy jechać. Zrobione, możemy już iść? Chyba tak, ale nie wiem, czy już wszystko zrobiliśmy. Może zobaczysz we śnie, czy nas kiedyś złapią. Ofiarowaliśmy dwie dusze, więc dostałem przynajmniej dwa prorocze sny. Może się zrzemnę i powiem, czy coś się z nami stanie. Proszę, zrób tak. I teraz powinniśmy chyba we dwójkę się położyć, nie? Więc jak działają te wizje? W sensie, jak je otrzymać? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ach. Czy mogłabyś mieć jeszcze bardziej wyjebane? Byłoby super. O, przepraszam, nasza wysokość, ale minął już tydzień. Poza tym sami jesteś lepszy. Nie pamiętałeś adresu własnych rodziców. No tak, bo to jest na tym samym poziomie. Ja bym powiedział, że trzeba go trzymać, żeby otrzymać prorocze sny. Tyle. Ostatnim razem był u mnie w kieszeni. Mogę teraz ja go potrzymać? To on dał mi to coś, więc pewnie dla ciebie to nie zadziała. Zawsze można spróbować. Boże, ty dalej tego nie rozumiesz. To oznaczało nie. Rozumiem, ale mam to gdzieś. Przestań być taka samolubna i po prostu daj mi spróbować. To jest moje coś. Nauczyli cię kiedyś dzieleniem się?
Jak mam się tym podzielić? Mam to przeciąć na pół? To nie jest dobry pomysł. Nie o to chodzi, tylko... Nie dzielimy go. Nie o to chodzi. Może będziemy trzymali go razem. Zobaczymy, czy zadziała. Jak? To coś jest malutkie. No w naszych rękach. Ojej, ale romantycznie. Że co? Trzymanie się za ręce podczas wspólnego snu? Kurwa, o, odwal się. Dobra, to nie. Dobranoc. Żartuję, żartuję. Niech ci będzie. Ale i tak wydaje mi się, że tylko jedno z nas będzie miało sen. Zobaczymy. Dobranoc. Zobaczcie teraz na Andrew, zobaczcie na Ashley. Dobranoc. Kurwa, jak mam zasnąć po tym, co przed chwilą powiedziałaś? Jeszcze to, co powiedziała mama. A no tak, słyszałam to. Ach tak? Czyli dlatego się tak zachowywałaś? Widziałeś jej twarz? To było świetne. Mam nadzieję, że żałowała swojego całego życia. Jestem przekonany, że żałowała takich dzieci. Dla mnie spoko. Jeżeli to pierwszy raz żałowała, obydwóch z nas. Obydwóch to z nas? A. Żeby to pierwszy raz żałowała naszej dwójki. Co? Nic. Dobranoc. Po niedługim czasie zasypiacie. Jest co innego. Kochani, jest co innego. Brzydki rysunek. Zdobywasz różowego pluszaka. Wow, kto narysował coś tak brzydkiego? No to jest definitywna opcja na save. Zobaczcie, tu mamy dwie w sumie rzeczy. Jedno jest przejście do góry. Drugie jest przejście do dołu. Chyba to po prostu tak mieliśmy to wziąć. Wow. Zdobywasz czerwoną kredkę. Nic, tylko biały szum. A, bo to czerwoną kredką musieliśmy zrobić, okej. Dobra. Zdobywasz zieloną kredkę? Aha. To nie było nic ważnego. Dobra, to jest zielona. Hop. Hop. Lewo, prawo, góra, lewo. No i mamy to. I teraz musimy coś do królika, tak? Dajesz wszystkie kredki pluszakowi. A, tu możemy chodzić. Ty i telewizor wzajemnie się oglądacie. Przedstawiamy epizod pod tytułem Layli i tylko Layli. Różowy pluszak siedzi samemu. Zostaw go na razie. Tata pluszak się nie rusza. Mama pluszak się nie rusza. Zdobywasz zielonego pluszaka. Zielony to jest na pewno... Andrew. Tutaj coś jest kurwa... dziwnego. Zdobywasz to Boret. Zdobywasz to Boret. Zdobywasz różowego pluszaka. Różowy pluszak spada z krzesła. Posłać różowego pluszaka. Wsadziłeś różowego pluszaka do stołu, ale od razu spadł. Dziwne. Talerz leży na podłodze. Co z tym zrobić? Wiem, że może tutaj będziemy mogli różowego pluszaka posadzić, ale nie, on od razu spada. Spada różowego pluszaka. No nie no, różowy pluszak nie siedzi.
Możemy zielonego odłożyć? Nie możemy. Ej, nie rozumiem tego. O, pluszak to jest tata pluszek. Ej, nie rozumiem tego. Poduszka. Czemu jej nie mogę wziąć? Nie rozumiem. Podaż zielonego pluszaka. A! Dobra, kapuję. Pluszaka umie ze sobą dobrze. Dziwne to było. Fioletowy pluszak się nie ruszy. Żółty też nie. Rozumiem, że teraz musimy ich zabrać znów z powrotem, tak? Dobra, mamy dwa pluszaki. Świnia to jest oczywiste nawiązanie. Zwiędnięte wtedy, a zielone rozkwitnięte. Można teraz użyć śmietnika, ale czy na pewno? Tak. Nic nie ma w śmieciach. Nic nie ma w skrzyni, jeszcze. Zabierz fioletową szmatę i żółtą dziwkę. Żółta była w skrzyni, nic się nie dzieje. Fioletowa była w skrzyni. Teraz jest tam, gdzie należy. A tutaj żółtą dziwkę. Może trochę pobożnych życzeń. Ten pluszek jest popularny wśród kobiet. Zupa się gotuje, ale brakuje składników. No to rodzice. A, no właśnie. Mama i tata pluszek. Wrzucasz mamę i tata pluszeka do garnka. No i jesa. Zdobywasz najlepszy użyt na świecie. O kurde, faja. No i wkładamy go do klatki. Klatka jest pusta, no zaraz nie będzie. O wiele lepiej. No właśnie. Czyli wchodzi na to, że Layli jest po prostu pierdolnięta. Zdobywasz nóż. Zabieramy nóż. Masz kwiaty. Zamknięte, ok. Wiem, że tu możemy przejść. Wieczór kochanków. Postaw kwiaty. Dobra. Nie masz co postawić. Złamane serce. Słoneczko. I serce. Nareszcie, potworze. Rozumiem, że to jest spotkanie Andy i Layli. W sensie, dawno temu w Patrzymym Życiu tutaj kochali się, nasze rodzeństwo się kochało. Możemy dać albo serduszka, albo pęknięte serce, nie zapisałem gry. Dobra, podnosisz serce. Ja sobie zapiszę tutaj grę. Jakbym coś spartolił. Tutaj dajemy serce. Tutaj dajemy pęknięte serce. A tu słoneczko. Odwrotnie, nie? W sensie, że to jest słoneczko. Aha. Ale ja bym dał to inaczej. A w drugą stronę już nie działa. Jakby dać to zupełnie inaczej, czyli że pęknięte serce, słoneczko i serce. Też nie. Koniec. Kurde, ja bym zobaczył tutaj, czy przypadkiem jest to przejście, ale no, gra nam nie daje możliwości niestety. I tutaj serce. A jakby tak zrobić? No, też nie. Już nie, czyli tu słoneczko. Myślałem, że może będzie jakaś, wiecie, zmiana, ale niestety nie.
To jest chyba to normalna opcja. Nie, no nie chcę. A ja nie mam noża. Mogę się cofnąć? Nie mogę się cofnąć. Kurwa, to coś nam gra jeszcze mówi, no. Ale dobra, wejdźmy tutaj. To jest ta normalna opcja, więc wiecie. Duszki, co chcecie? Dusza? Dusza. Odumiesz gałązkę z drzewa. Zdobywasz patyk. Jakaś istotka. W śmieciach znajdujesz butelkę. No dobra, mamy przejście. Kamienie nie ruszą się z tej strony. Zabutelkowałeś duszę. No, tylko co nam dodało? O, ściągasz linę, korzystając z patyka. Zdobywasz klucz. Dobra, co to jest? Zdobywasz konewkę. No, ale my nie mamy wody nawet. Chyba. Podlewasz kwiaty. Zbieramy to. A, dobra, i to jest przejście. Tyle patyków cię nie utrzyma. Więcej patyków. Podłożysz gałązkę drzewa, zdobywasz patyk. Więc więcej. To butelkować dusza. Wszystkie dusze musimy butelkować, okej. To też ciekawe. Ni? To ni. Dobra, już chyba starczy tych patyków, co? Czy nie? Musimy iść tędy, zabudować duszę. Jedną, drugą. Pojawiła się istota. Postawiłaś resztę patyków. Mam cię, nareszcie. Hmm? A teraz do butelki. Żartuję. Chodźmy stąd, zanim nas znajdzie. To był nasz brat. Andrew? Andrew, gdzie jesteś? Tutaj. Cholera jasna, nie odchodź tak. Miałaś jakieś wizje? Zgaduję, że ty też nie. Nie, nie mogłem zasnąć. Ja w sumie coś widziałam, ale nie wydawało się mu niczym ważnym. Zbierałem jakieś duchy czy coś. Nie złapali nas? Nie, nic takiego. O, okej, no to dobrze. Czekaj, nie mogłeś zasnąć? No. Ojej, już myślałem, że się zmieniłeś. O co ci chodzi? Nic, nic. Widzę, że coś ci jest. Możesz mi o tym powiedzieć. A nic, tylko że się boję, że nas złapią. Czyli nie przyjmujesz się tym, że zabiliśmy naszych rodziców? Możemy już pozbyć się tych kości? Każda sekunda, którą tutaj spędzimy, zwiększa ryzyko tego, że nas złapią. No dobra. To jest normalna opcja, czy jest jeszcze jeden ending? Pseudo. Znów coś tam. Dobra. Zobaczymy, czy to będzie inna reakcja Andiego. Nienawidzę cię. To nie moja wina. Ta głupia torebka się rozerwała. Mam to gdzieś. Pozbieraj to. Chodźmy już. No, była inna reakcja. Była inna reakcja. Dzięki Bogu, że nikogo tu nie ma. Brum, brum. Dobra. Trzymaj się z daleka od światła. W razie, gdyby ktoś tędy przejeżdżał. Zapisz gry. Niuuu. My to nie sprawdzaliśmy. Tu nie możemy. Tu możemy, tu już nie. Tu też już nie. Łylipa. Andrew rzuca worki z kośćmi do wody. Skoro mój worek się rozerwał, co zrobimy z tymi czaszkami? Będzie dobrze, jak po prostu je wywalimy. I poszły do oceanu. No i poszły. I poszły. Powinniśmy odmówić jakąś modlitwę czy coś? Nie bądźmy tu zbyt świętoszkowaci. Chyba jednak powinniśmy, no wiesz, coś powiedzieć. No wiesz, tak symbolicznie. Jaki niby w tym symbolizm? Nie wiem, tylko mówię. Zaczynam myśleć, że specjalnie mi wkurzasz. Po prostu się martwię.
Ja mam na to kompletnie wyjebane, ale po tobie się czegoś takiego spodziewałam. No dobra, daj pomyśleć. Poczekam. Droga mamo i tato, dziękuję wam za dar życia. Był to wielki błąd. I dziękuję za życie Ashley. To też był błąd. Hej! A, przepraszam. Czyli jednak nie miałem czegoś powiedzieć. Ale im przemówienie. No dobra, mów dalej. Przepraszamy za sprzedanie waszych dusz. Nie było to miłe. Ale też nasze sprzedaliście, więc chyba jesteśmy kwita, nie? I koniec. Może jednak się zmienił. Coś nie tak? Mordo, ty powinnaś coś powiedzieć. Jak chcesz, to mów. Nie o to chodzi. No to o co? Skoro z nimi mamy już spokój, wszystko będzie dobrze, nie? Szczerze? Nie mam pojęcia. Zawsze jest możliwość na to, że coś pominąłem. Dokładnie. Pewnie tak było. Hm? Pewnie grubo zjebałeś i niedługo nas zgarną do więzienia. Krzesło elektryczne, nadchodzimy. Wow, dzięki Ashley. Poprawiłeś mi ten humor. Niczym się nie musisz martwić, dopóki mam ten talizman demona. No nie wiem, podobno twoja ostatnia wizja nic nie mówiła. Andrew, gdybyśmy byli w niebezpieczeństwie, to wizja by mi to pokazała. Bardzo ufasz swoim przemyśleniom, mimo tego, że są wyssane z palca. Ale mam nadzieję, że masz rację. Nie martw się, ja się tym zajmę. Tak czy inaczej, co teraz? Ty się tym zajmiesz? Ty się tym zajmiesz, nie? Andrew, zaplanuj nasz następny ruch. No... Pieniądze dały nam trochę czasu, ale i tak musimy znaleźć sobie nowe tożsamości. Filmy? Nie możemy po prostu żyć w samochodzie i okradać ludzi, żeby przetrwać? To długo nie zadziała. Za każdym razem zwiększamy ryzyko tego, że nas złapią. To może kupmy tożsamości. Słyszałem, że ludzie tak robią. Pokaż mi, kto je sprzedaje, a od razu je nam kupię. Ach, ten cały klub kultystów wygląda jak podejrzana organizacja. Na pewno jest tam ktoś, kto wie, jak je kupić. Pewnie nie. Przestań być zawsze na nie. Pojedźmy i zobaczmy. Kradzionym samochodem? Na pewno nie. Szczególnie w okolice naszego morderstwa. Tylko ten motel pozwalał nam zapłacić gotówką. Dobra, ale samochód porzucamy na jakimś parkingu. Na pewno jest jakieś śledztwo dotyczące śmierci tego zabójcy. Dobra, spoko, ruszajmy. Miałem tu pieprzyka? Idziesz czy nie? Zaraz, daj mi skończyć. Marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Pewnie. Dobrze wiedzieć. Koniec rozdziału drugiego. Chcę zapisać grę, no oczywiście. Dobra. Rozdział trzeci Burial zostanie zaktualizowany. Wracamy! Wiecie co, moi drodzy, ja wam to podzielę na pewno jednak na dwa odcinki. Bo mam 53 minuty plus 15, no to już kurde. Mega dużo. Nie, to nie ten save. Nie ten save. To było tu chyba, tak? I is. No, mi tutaj wygląda na pęknięte serce. Słoneczko. No właśnie, od razu za pierwszym razem trafiłem. No i git. Idziemy do kolejnego endingu. To jest chyba ten dziwniejszy wybór. Wiem, na co się pisze. Dobra, dobra. Koledzy z klasy. Rodzice. Jest klucz. Zdobywasz klucz. Rodzeństwo. Przyjaciele. Zdobywasz zielonego pluszaka. Myślę, że czas zapisać grę. Dobra. Spróbujmy tu. No i tak musimy chyba to ogarnąć. Ale nie, tu nam zniknęło. What?
Rodzina. To było co? Przyjaciele. O. Kochankowie. Grosik za twoje myśli? Nie ma mowy. Proszę, chociaż jedno słowo. Upokarzające. Nie wyglądałeś na upokorzonego. Więc chyba chciałeś powiedzieć satysfakcjonujące. Duże słowa nie mieszczą ci się w ustach. Tak? Z czymś innym nie miałam problemu. O tak, takie upokarzające, nie? Wiesz, że łatwo zmienić mi zdanie? Ktoś tu ma brudne myśli? Mniej brudne niż twoje. Chodź tu do mnie. Czekaj, delikatnie, kurwa, delikatnie. Wizja nie kończy się twoją śmiercią. Chociaż tyle z tego dobrego. Cóż. Ciekawe, czy Andrew też to widział. Widział. Możliwe. O cholera, wstałaś. Ja. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Czy dobry wieczór, czy coś. Nieważne. Tak. Więc miałeś jakąś wizję? Chyba nie. Naprawdę? Czyli takie sny to dla ciebie nic nowego? Nie! Więc jednak widziałeś. Niezła wizja, nie? Starszy braciszku? To nie była wizja. Ten demon miesza nam w głowach. Ach, dokładnie. Właśnie tak. To dlatego, że staraliśmy się wziąć dwie wizje w cenie jednej. Więc dał nam fałszywą wizję. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Proszę cię. W końcu to jest twój talizman. Pewnie miałeś rację i nie powinienem go używać. Ach, tia. Gadaj, ja posłucham. Pierdol się. Ja, chyba z tobą. Pierdalaj, ty na serio tak myślisz? No nie wiem, ty mi powiedz. Słuchaj. O, szczęść mi, nie chcę tego słuchać. Przed chwilą pomogłeś mi rozczłonkować naszych starych, ale seks to dla ciebie za dużo? Nie było żadnego seksu. I ty mi mówisz, że to ja powinnam się leczyć? Nigdy do tego nie dojdzie, co nie? Nie wiem. Czasami się taka wydajesz. A? Niby jaka? Odrobinę zazdrosna. Że co? Żyjesz marzeniami. Powiedz to mojej byłej. A ty też nie jesteś całkowicie bez winy. No to już życie marzeniami. To już jest życie marzeniami. Ta, jasne, ogarnij się. Nie muszę się ciebie o to pytać, ale zrobię to formalności. Nigdy do tego nie dojdzie, prawda? Ty i ja. Nigdy nie mów, nigdy! Mój kochaniutki Andrew. Kurwa! To nie jest śmieszne. Nie żartuj z tego. Czemu? Podnoszę cię na duchu? A może to coś innego? Powiedz, czy przez tą wizję wychodzę? Dlaczego masz z tym taki problem? Robiliśmy o wiele gorsze rzeczy. I tak myślałem, że w końcu do tego dojdzie. Czemu taka jesteś? Czemu tak mówisz? Czemu tak myślisz? Wow. Nieźle się wkopałam, nie? No tak. Daj spokój. Zapomnij o tym. Dobra, ale wciąż to jest wizja, więc prędzej czy później się spełni. Po jej ostatniej wizji ty prościł nam gardła, a tu proszę. Więc zostawmy to tak jak jest. No dobra, jak chcesz. Andrew zamiata sprawę pod dywan i udaje, jakby nic się nie stało. Tak czy inaczej. Idziemy wrzucić rodziców do morza, co nie? To było znacznie lepsze, ten ending jest najlepszy. Najlepszy ending. Totalnie. To mi się podobało.
Nienawidzę cię. Dobra, pozbieraj to. I to samo co i wtedy. Dzięki Bogu, że nikogo tu nie ma. Brum, brum. Dobra, trzymaj się za daleko od światła w razie, gdyby ktoś nie przejeżdżał. Andrew wrzuca worki z kośćmi do wody. Co z czaszkami? Będzie dobrze, jak po prostu je wywalimy. W takim razie... Na pewno rzucę dalej od ciebie. Na pewno nie. Ach, tak? Na pewno. No to na trzy. Raz, dwa... A! O, coś się stało? Chyba wygrałem. Oszust! Wcale nie. Popychanie nie było zakazane. A tak? To masz tą twoją nagrodę prosto w twarz. Przytulas, bardzo ci dziękuję. A! Ostatnio inaczej się zachowujesz. Czyli już się nie nadaje? Nie, w sensie... Jak tam twoje sny? Czy ty na serio chcesz w łeb? Nie chodzi o to, tylko ogólnie. Twoja bezsenność i koszmary. Co z nimi? A, mimo wszystko w sumie dobrze. Ja. Niespodziewanie nagle zacząłeś się lepiej czuć. Pewnie... Nie ciesz się tym. Andy jest już duży i mnie nie potrzebuje. Andy nie żyje. Nie wydaje mi się, żeby czegokolwiek potrzebował. Dobra, ten amulet. Najwidoczniej tylko ty możesz go używać, więc niech tak będzie. Tego nie jestem pewna, ale to coś pokazało mi sposób, żeby go przy mnie utrzymać. Pewnie masz rację. Tak. Ale i tak jestem zły, że nie wiemy, co nadchodzi. Ciężko jest cokolwiek zaplanować. Ach, no tak. Więc co teraz zrobimy? Pieniądze dały nam trochę czasu, ale i tak musimy znaleźć sobie nowe tożsamości. Widzimy? Nie możemy po prostu żyć w samochodzie i okazać ludzi, żeby przetrwać? To długo nie zadziała. Za każdym razem zwiększamy ryzyko tego, że nas złapią. No to może kupmy sobie tożsamość. Słyszałem, że ludzie tak robią. Bo pokaż mi, kto sprzedaje, to już było. Blablabla, kredytujemy samochodem. Porzucamy, okej. Okay. Ruszajmy. Ja mam tą plamkę. Idziesz czy nie? Daj mi skończyć, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Koniec udziału drugiego. Tu podziękuję. I jeszcze ostatni ending. A tutaj nie było i tak. To nieważne. Dobra, zabieramy. To będzie naprawdę... Kurde, combo. To będzie combo. Dobra. Tutaj było Barbara. Zobaczcie, że ona ma jakieś ugryzienie na lewym barku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tu Andrew jest bardzo zaniepokojony tym wszystkim. Zobaczmy, czy jak powiemy, że nie, to będzie ten pierwszy ending, czy nie. Ogarnij się. Nigdy. Nie, dzięki Bogu. Szczerze, ciebie i tak zbytnio to nie rusza. Obchodzi cię tylko to, że będzie z tobą na zawsze. Więc nawet jakby był otwarty na coś takiego, nie miałbyś skrupułów, żeby mu dogodzić. Jest jakiś lepszy ruch niż ten? Ale skoro ma głowę na karku, nie jest to konieczne. Jeśli już, jego niechęć da mu dużo na jego korzyść, więc zapomnij. Ten demon ma dziwne poczucie humoru. No, ale niestety jeden sen właśnie wykorzystaliśmy. Oby ta wizja nie kosztowała nas jak prawdziwa. Tak czy inaczej, została nam jeszcze jedna. No dobra. Dobra, wrzućmy rodziców do wody. To było krótsze znacznie. Jestem ciekaw, czy teraz będzie ten pierwszy drugi ending i pierwszy. Dobra, jak zwykle nienawidzę cię, pozbieraj to.
I zobaczmy. Brum, brum. Andrew rzuca worki z kośmi do wody. Wywalmy je. Poszły do oceanu. No i poszły. I poszły. Tak, i to jest pierwszy ending. Moi drodzy. Tutaj już się więcej niestety nie da rady zrobić. Ja to wam jednak podzielę na dwa odcinki, bo no to i tak sporo wyszło. Godzina 5, godzina 20 w sumie, bo tam jeszcze 5,5 rozgrywki. No to trochę jest. Trochę jest. 40 minut na odcinek. No, więc moi drodzy, dajcie mi znać, co myślicie o tej grze. Ja tutaj podziękuję. Mamy w razie czego dwa save'y, które moglibyśmy, trzy nawet save'y, które moglibyśmy kontynuować i chciałbym, żebyście zadecydowali, który ending był dla was najlepszy. Czy ten, gdzie w sumie Andrew dostaje jakiegoś pierdolca na nasz temat i chce nas zamordować. Drugi ending to jest ten, gdzie w sumie to jest ten ending, który teraz zrobiliśmy, czyli że no i zostaje Andrew z nami, ale też nie ma żadnego podtekstu i tak dalej. Czy trzeci ending, gdzie to uczucie między naszym rodzeństwem chyba troszeczkę za bardzo wręcz przekwita, powiedziałbym. No i to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground Wars Shiro i widzimy się oczywiście w trzecim rozdziale The Coffin of Endient Lately, który wyjdzie pewnie nie wiadomo kiedy. No, jak będę cokolwiek wiedział, to oczywiście dam wam znać w społeczności, a tymczasem trzymajcie się raz jeszcze. No i do zobaczenia. Hej, hej!